Zostawcie super! Suba! Zostawcie super! To za Mu za polubienie docenia mocno. I każdemu za subskrypcję również. Dobra, no to lecimy do tego, co chcieliście widzieć. Jeszcze tylko to. O. Okej, okay, więc tak. Backstory jest takie, że... I samu najprawdopodobniej rozstał się z Anastazją, z tego co widać, ale zresztą przeczytamy sobie to teraz. Ciężko jest się przyznać do błędu, ale Nimfa raz w życiu miała rację, rację co do Ukrainki. Anastazja od trzech lat ma męża, którego robiła dokładnie tak jak mnie, dziecko, które pojawiało się na jej... Kurde, do tej pory zadzwonili, więc easy. Ciężko jest się przyznać do błędu, ale Nimfa raz w życiu miała rację, rację co do Ukrainki. Anastazja od trzech lat... Ma męża, którego robiła dokładnie tak jak mnie, dziecko, które pojawiało się na jej początkowych live. Nie jest jej siostry, tylko jej... Tylko jej. Ona nie ma siostry. Zarabianie na stulejach. Musimy teraz przejrzeć 45 giga nagrań rozmów i 10 godzin całego syfu, który zrobiła i mówiła na IM. Unikajcie jej, bo to zło w złotym papierku. Czekam na Nitra i resztę i wspólnie pokażemy wam kim jest tak naprawdę Anastazja. Pozdrawiam Nitro, który swoją drogą, z którym byliśmy na im też. Trochę żeśmy pogadali, nitro bardzo w porządku Z tego co wiem oni mieli jakąś spinę, nie? Więc może to będzie jakiś kurwa rozejm na tych Że zerwanie z Anastazją będzie w pewnym sensie jakimś kurwa zapieczętowaniem tego Sojuszu Chuj wie, nie wiem co tam było Ale wiem jedno jeszcze Wejdźmy na Facebooka na chwilę Napisała coś takiego Nigdy w życiu nie spotkałem bardziej fałszywej osoby, przysięgam I uwaga jest tu komentarz od Anastazji Koposowej. Nice. Więc kurwa nie wiem, kto to lajkuje? Lecimy dalej. Tryb życia kawaler on, czyli oficjalnie i samu zerwał z Ukrainką. Worki prawdopodobnie z rzeczami Ukrainki. Czy tak mogę tylko gdybać? nie? Wy też możecie gdybać jak chcecie. Dlaczego Patryk Pączek nie gra tak naprawdę w Pompatim? Ukrainka się do niego przystawiała i nie wiedział, co zrobić i zrezygnował z dalszej gry u nas. Przy pierwszej okazji. Pączek, wróć do nas. Wejdźmy do Patryka. Bo nie każdy wyka wykapał, o co chodzi w pierwszej wiadomości. Ja wiedziałem o dziecku i o mężu. Chodziło o to, żeby pokazać wam, jak bardzo komana jest. Was okłamywała w związku z dzieckiem i mężem, a mnie dowiecie się w swoim czasie. Ogólnie pół Twitch i pół YouTube niech się przygotuje, że przez nią może polecieć kilka wielkich kanałów. Zainteresowani sami dobrze wiedzą, co wyprawiali. Uuu. No to widzę, że tu będzie kurwa masno fest. Czyżby szykował się jakiś olbrzymi skandal?